Proszę pana. Nawiązując do ustawy Milczka, takie dwie kwestie chciałem spytać. Gdybyśmy je wprowadzili, to mamy duży problem, ponieważ cały handel praktycznie odbywający się w Polsce jest teraz dokonywany przez markety zachodnich koncernów, więc to bardzo mocno by utrudniło start Polakom, którzy chcieliby, załóżmy. Może nie całkiem, ale czarno to widzę. A drugie, ustawa Wilczka, mimo wszystkich plusów, które są nam znane, odblokowała bardzo duży potencjał u ludzi, którzy byli w aparacie władzy za komuny, ja byłem wtedy dzieckiem, bo to oni mieli środki trwałe, władzę, dostęp do kasy i tak dalej. I widać to teraz, że dużo z tych ludzi po prostu dorobiło się dużych pieniędzy właśnie na bazie ustawy Wilczka, więc ona ma ogromne plusy, natomiast też, tak mówię, no ten taki obywatel, który pracował na przykład jako górnik, to mógł sobie tam otworzyć straganik, a taki jakiś dygnitarz państwowy, czy jakiś urzędnik państwowy, no mógł sobie, nie wiem, przejąć cały zakład na przykład szwalniczy i na tym zarabiać. To odnośnie tej ustawy Wilczka, a w tym modelu, o którym pan mówił, tego państwa doskonałego, to zrozumiałem, że dla pana w tym momencie byłyby Stany Zjednoczone. Ten model prezydencki... Nie ma modelu doskonałego. Każdy, wie pan, twór ludzki jest obarczony pewnymi wadami. Nie ma modelu doskonałego, natomiast są lepsze i gorsze. I tu powinniśmy tego poszukiwać, który jest lepszy, a który gorszy. Ma pan rację, jeśli zacznę od drugiej sprawy, ma pan rację, że dużo, że nomenklatura się uwłaszczyła. W ogóle dobrze jest wrócić do pytania, dlaczego właściwie ustawa Wilczka w ogóle została uchwalona. Przecież za komuny środowisko władzy, czyli nomenklatura, była zainteresowana drobiazgowym kontrolowaniem każdej formy działalności gospodarczej, bo z tego się ciągnęło zyski legalne i nielegalne. Jak się tam dopadło jakiegoś prywaciarza, no to chodź no tu, daj no tutaj, podziel się z nami i tak dalej. Kiedy nomenklatura się uwłaszczyła w drugiej połowie lat 80., to już nie chciała mieć nad sobą żadnych nadzorców. Prawda? To chyba oczywiste. No i dlatego pozwoliła na ustawę Wilczka. Ale Wilczek wykorzystał to pozwolenie, żeby dopuścić każdemu, bo pierwszy artykuł ustawy o działalności gospodarczej głosił, że każdy ma prawo, każdy. Nie nomenklaturowiec, łubowiec, tylko każdy. I wielu ludzi skorzystało z tej możliwości. Zaczynali od łóżka polowego na chodniku. Niektórzy na tym skończyli, ale inni potem sobie zafundowali szczęki, a potem jeszcze sklep, a potem jeszcze to, a potem tamto. I później to porządkowanie rynku. Ja sam padłem ofiarą porządkowania rynku, więc wiem, co mówię, bo w 1989 roku no, nie mam tam jakiejś wielkiej znajomości w interesach, ale na jednej rzeczy wydawało mi się, że się znam. Na francuskich winach. No i jak tak, to pożyczyłem pieniądze. Pożyczyłem przyczepę taką niewiadowską i pojechałem do Francji. Najpierw, zanim pojechałem do Francji, to poodwiedzałem różne takie czterogwiazdkowe hotele i restauracje. No i oni mówią tak, no to jak pan tu przywiezie, pokaże co pan ma, próbki, to może kupimy od pana. No to ja pojechałem do Francji i tam, ponieważ wcześniej jeździłem na winogrania, to znałem trochę tych winiarzy i poza jednym, który chciał ode mnie pieniądze, to inni mi dali te próbki za darmo. No tak widzieli, że tam zaczynam od zera. Więc mi dali za darmo. No i ja te próbki przywiozłem do Polski, pokazałem tym, dałem im te. No i oni umowy ze mną podpisywali na dostawę tego wina. Więc pożyczyłem pieniądze i przywiozłem to wino i sprzedałem.
No i dobrze mi to szło. Do momentu, kiedy właśnie zaczęto porządkować rynek. I pan Święcicki, Andrzej Święcicki, teraz jest posłem Platformy Obywatelskiej, był ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą. Maciej, przepraszam, Święcicki, nie Andrzej. Andrzej to jego ojciec był. Marcin, tak. No i on był jako minister współpracy gospodarczej z zagranicą, wydał takie zarządzenie uzależniające uzyskanie pozwolenia na import, bo za każdym razem trzeba było to uzyskać, a to była formalność, od zdeponowania w banku 10 miliardów starych złotych. Ja nawet tysięcznej części takiej sumy nie miałem. No i zrozumiałem, o co chodzi. Następnego dnia się wyrejestrowałem. I tak się skończyła moja kariera biznesmena. I po 3 miesiącach to zarządzenie zostało uchylone. Ja się nie bałem zagranicznych konkurentów, bo to taką niszę miałem, że mi tam nikt nie zagrażał, a byłem nawet rozwojowy, bo w Paryżu poznałem takiego pana Segurę. On był szefem przy dworcu Austerlitz, taka Le Vende Propriétaire, taki wielki magazyn. I on się bardzo zainteresował możliwością wejścia na polski rynek i prosił mnie, żebym zrobił rozeznanie, jakim tu jest możliwość wejścia na ten polski rynek z francuskim winem, więc ja takie w miastach, takich, gdzie były wyższe uczelnie, no to zorientowałem się, gdzie można magazynować, tylko jedną rzecz mu powiedziałem, że nie opłaca się sprowadzać do Polski wina w butelkach, bo to i koszt butelki, i korka, i tego, i tylko luzem. Ale mówię, jest jeden problem, jak dystrybuować wino z beczek. A on mówi, nie ma problemu, proszę pana, zaraz panu pokażę, jak to się robi. I tak jak kiedyś się piwo tłoczyło dwutlenkiem węgla z beczki, to wino też można tak robić, tylko nie dwutlenkiem węgla, bo on by natychmiast wchodził w reakcję, tylko azotem sprężonym, który jest całkowicie obojętny i nie wchodzi w reakcję z winem. No to i ja mówię, no dobrze, tylko że ja tu, wie pan, nie mam żadnych kapitałów, żeby tutaj, więc jeżeli mamy tutaj coś kombinować razem, to niech pan jakiś inżynierię finansową. I on wcale to całkiem poważnie to potraktował. W Izbie Przemysłowo-Handlowej w Paryżu okazało się, że jest taka możliwość. No i pan Święcicki tu mi to wie ma. Także to nie dlatego, że nomenklatura się uwłaszczyła, bo nomenklatura, wie pan, oni jak Wilczek otworzył wszystkim tę możliwość, to nomenklaturowcy się natychmiast zorientowali, że oni na rynku ze wszystkimi sobie nie poradzą. I dlatego te nowelizacje były. Wykorzystali to, że mieli władzę polityczną i dlatego natychmiast zaczęli ograniczać innym możliwości funkcjonowania. Dlatego nie powinniśmy się bać wolnego rynku, powinniśmy się bać reglamentacji, bo to nam ogranicza potencjał. Wie pan, ludzie, którzy za komuny sobie radzili, to by sobie poradzili. On bardzo dobrą ilustracją nomenklaturowca, który sobie na wolnym rynku nie radził, to był pan Ireneusz Sekuła. No jamochłon finansowy prawdziwy, prawda? Jamochłon. Ale musiał aż 4 razy do siebie strzelić, zanim się pożegnał z rodziną. No to pokazuje, a to taki, wie pan, także nie ten. Natomiast co do tych na przykład handlu, supermarketów. One funkcjonują na takiej zasadzie, że mają wakacje podatkowe. 10-letnie. A polski przedsiębiorca nie ma wakacji podatkowych. Przeciwnie, pan premier Morawiecki go uszczelnia podatkowo. No to bardzo trudno, żeby on wygrał, wie pan, z zagranicznym przedsiębiorstwem. Ale
co polski przedsiębiorca może, jaką łapówkę może dać w ministerstwie urzędnikowi? Żadną. A? Wracają teraz obecnie od VAT-u, prawda? No to się boją aż o to wystąpić, ponieważ mają wszelkie możliwe kontrole właśnie. No pewnie, że tak. No pewnie, że tak. W związku z tym, takie sieciowe przedsiębiorstwo, to może coś tam dać dyrektorowi departamentu, prawda? No to widzi pan. No to, ale to nie dlatego, że Wilczek miał złe pomysły, tylko dlatego, że. Tak, żeśmy odeszli od nich. Mamy 26 października, dlatego tę datę podaję, że jutro upływa termin ultimatum, jakie Komisja Europejska przedstawiła Polsce pod koniec lipca w postaci tak zwanych zaleceń. Pani premier Beata Szydło zapowiada, że rząd udzieli odpowiedzi na te zalecenia, no ale nie trzeba być specjalnie tu wścibskim i przewidującym, żeby się domyślić, że Komisja Europejska potraktuje te zalecenia jako dalece niewystarczającą odpowiedź, no i wtedy należy się spodziewać jakichś kroków ze strony Komisji Europejskiej, bo przypomnę, że Komisja Europejska wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę, bezprecedensową w tym znaczeniu, że jeszcze wobec żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej taka procedura nie została wszczęta, procedurę badania stanu praworządności i demokracji w Polsce. No i dotychczasowe wypadki wskazują, że diagnoza co do stanu demokracji i praworządności w Polsce jest krytyczna. Podobnie krytyczna była diagnoza postawiona przez Komisję Wenecką, którą pan minister Waszczykowski nie wiedzieć czemu do Polski zaprosił. No ale już mniejsza z tym, rzućmy na to zasłonę litości. Natomiast istotne jest to, jakie kroki podejmie Komisja Europejska wobec Polski, to znaczy Komisja Europejska świeci światłem odbitym, rzecz prosta. W związku z tym tak naprawdę Komisja Europejska zrobi to, co jej każe zrobić nasza złota pani. No a nasza złota pani boryka się z rozmaitymi problemami. Pan minister Walter Steinmeier niedawno nawet powiedział, że Unii Europejskiej grozi rozpad. Ja bym tu się zatrzymał chwilę nad tą deklaracją ministra Steinmeiera, bo jeżeli taka jest ocena niemiecka, że Unia Europejska znajduje się w przededniu rozpadu, czy na krawędzi rozpadu, to może to stwarzać pokusę do załatwienia rozmaitych spraw za jednym zamachem, tak jak to Michael Corleone w Ojcu Chrzestnym 2 mówił do swojego nieudanego szwagra, że dzisiaj załatwiam sprawy rodzinne, co oznaczało, że morduje wszystkich na prawo i lewo. Proszę Państwa, przed taką pokusą mogą Niemcy wtedy stanąć, żeby wykorzystując nieunikniony zamęt, jaki się w Europie przy tej okazji by pojawił, bo jeśli rozpada się jakaś większa całość, to oczywiście towarzyszy temu zamęt i to niezły, żeby w tym zamieszaniu różne sobie remanenty pozałatwiać. Proszę Państwa, i taka pokusa może się pojawić również w przypadku Polski, żeby zastosować wobec Polski zapisaną w traktacie lizbońskim procedurę klauzuli solidarności. Ja już tę procedurę tutaj omawiałem, więc nie będę się
się powtarzał. Powiem tylko, że ona obejmuje możliwość interwencji wojskowej. Takiej interwencji oczywiście nie będzie, natomiast może się zdarzyć co innego. Otóż Komitet Obrony Demokracji, który został przez wojskowe służby informacyjne utworzony z panem Mateuszem Kijowskim na fasadzie Bolkiem naszych czasów, po to, żeby złożył w imieniu Polski do Unii Europejskiej zaproszenie do interwencji w celu obrony demokracji przed zagrożeniami, no to wiele na to wskazuje, że Komitet Obrony Demokracji już się do wykonania tego zadania szykuje. Świadczą o tym pewne poszlaki, mianowicie takie, że bez żadnego widocznego powodu Kukuniek, a więc były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, ogłosił, że zrywa swoje kontakty z Komitetem Obrony Demokracji, a nawiązuje kontakty z Platformą Obywatelską. Podobnie szef Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan Grzegorz Schetyna, zdystansował się od Komitetu Obrony Demokracji. O czym to świadczy? No przecież nie o jakimś gwałtownej recydywie patriotyzmu u Kukuńka, czy u pana Grzegorza Schetyny, czy w Platformie Obywatelskiej. Nie ma takiej możliwości, o tym w ogóle nie ma mowy. Natomiast może świadczyć o tym, że Komitet Obrony Demokracji zbliża się do tego momentu, w którym będzie musiał to swoje zadanie wykonać. Jeżeli Komitet Obrony Demokracji to swoje zadanie wykona, to afiszowanie się z nim po czymś takim będzie podobne do tego, jakby się ktoś afiszował z syfilisem, jeszcze w dodatku na nosie, z szankrem na nosie, no to jasne, że ani Kukuniek nie chce takiego ryzyka ponosić, ani tym bardziej Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. No i Murzyn zrobi swoje i Murzyn będzie musiał odejść, dlatego że właśnie tak pan Mateusz Kijowski jest takim osobnikiem jednorazowego użytku, że tak powiem. Wyobrażam sobie, proszę państwa, następujące po sobie wypadki po tym bezskutecznym upływie ultimatum i tych przygotowaniach ze strony niemieckiej, że Komitet Obrony Demokracji, który skupia jeszcze w swoich szeregach takich ubeckich weteranów, co to samego znali Stalina, jak padnie rozkaz, żeby zrobić porządek tu z faszystowskim reżimem, to oni się zachowają tak, jak w im ze 40 lat było. Z przyjemnością ten porządek będą robić, każdą mokrą robotę wykonają, a osłony siłowej udzieli Komitetowi Obrony Demokracji nasza niezwyciężona armia. Komitet ubecy zrobią najbrudniejszą robotę, jak to no po to są do takich burgrabiowskich zadań, przecież po to ich matka urodziła, po to ich Pan Bóg stworzył takimi łotrami, że bez wahania tego rodzaju łajdactwa wykonają, a nasza niezwyciężona armia stworzy im osłonę siłową. Natomiast Unia Europejska nie będzie sobie brodziła rąk na wypadek jakiejś Norymbergi kiedyś w przyszłości, tylko zapewni całej operacji osłonę polityczną. Proszę państwa, warto w związku z tym zwrócić uwagę na to, co się stało przed dwoma dniami, mianowicie pan pułkownik rezerwy Adam Mazguła powiedział w dosyć obszernej wypowiedzi, że nie można wykluczyć, iż wojsko w razie czego stanie w obronie konstytucji i że jest to opinia dosyć w kołach wojskowych rozpowszechniona. Ja panu Mazgule wierzę, bo to rzeczywiście tak jest. Jak zatrąbi tam trąbka, to wojsko się zachowa, nasza niezwyciężona armia, która nie jest zdolna do wykonania jakiegoś zadania bojowego naprawdę, tylko jest zdolna do takich czynności policyjnych. No to nasza niezwyciężona armia zachowa się tak samo, jak się zachowała 13 grudnia 1981 roku, kiedy to stanęła na nieubłaganym gruncie obrony socjalizmu i sojuszu z Sojuzem. No teraz socjalizmu nie będzie broniła, to znaczy będzie oczywiście, ale bez użycia tego słowa.
Natomiast stanie na nieubłaganym gruncie obrony demokracji i praworządności. Kulisy tej praworządności to teraz wyłażą przy okazji afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Okazuje się, że na utrzymaniu warszawskiego magistratu był pan sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Nie podejrzewałem go o to, że jest utrzymankiem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo widywałem go czasami jeszcze, jak mieszkałem na Czerniakowie, jak nabożnie przystępował do Komunii Świętej w kościele ojców Bernardynów, a tu patrzcie państwo, no pewne światło na to rzuca okoliczność, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz też tak in odore sanctitatis się poruszała, tam różne orgazmy z Duchem Świętym w tym ruchu charyzmatycznym przeżywała, no więc to mogło ją zbliżyć do pana sędziego Stępnia, no ale fundacja pana sędziego Stępnia była futrowana tam setkami tysięcy złotych podobno, no przez który otwór go tak futrowali, no, jestem bardzo ciekaw, bo to zrzucałoby wiele światła na takie różne zależności. Pan Rzepliński poprzez swoją rodzinę też był futrowany. No więc krótko mówiąc, kulisy niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego wyglądają na tym tle bardzo ciekawie. No a światło na tą wypowiedź pana pułkownika Adama Zguły rzuca pewne afera z francuskimi śmigłowcami. No widocznie tam nastroje są bardzo poważne i soldateska rozmyśla nad wykonaniem manewru ucieczki do przodu, żeby tylko jakiś sposób pozbyć się z nienawidzonego Antoniego Macierewicza, który na taki wstyd ich naraził, no trzeba oddać łapówki wzięte, a tu nie ma z czego, bo żony pojechały do Paryża na zakupy, tam sobie majtki pokupowały, biustonosze różne, tam fond de toilette, jak to Francuzi wymowni mówią, no i teraz generalicja nie ma jak pokazać się Francuzom na oczy, żaden już do Paryża długo, długo nie pojedzie po tych historiach, chyba że uda się pomyślnie załatwić tu obronę demokracji i praworządności, a to wtedy nowe władze już pierwszą rzecz, jaką zrobią, to wypłacą francuskiemu Airbusowi 13 miliardów złotych. Nawet już nie będą kupowały żadnych śmigłowców, bez żadnych śmigłowców, już za darmo im oddadzą, żeby tylko uniknąć tego wstydu. Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, którą warto przy tej okazji podnieść. No, wojsko, wiadomo, lubi wykorzystywać moment zaskoczenia. No i kiedy taki moment zaskoczenia może się przydarzyć? No dwie daty mi się tutaj jakoś z tym momentem zaskoczenia kojarzą. Pierwsza data to jest 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. Wszyscy wyjeżdżają tam na groby i nikt nie będzie miał głowy do tego, żeby się w tym czasie zajmować jakimiś innymi sprawami. W związku z tym podmianka, przygotowania do podmianki na politycznej scenie i do zatuszowania skandalu na tle zakupu nieudanego śmigłowców Caracal mogą właśnie się ogniskować na tym długim weekendzie. No a drugi taki moment, kiedy zaskoczenie może być wykorzystane, to jest 11 listopada. Ten długi weekend się szykuje. Przypominam, że stan wojenny został wprowadzony w nocy z soboty na niedzielę. No a tu z 10 na 11 listopada może być, albo z 31 października na 1 listopada, tak, że byśmy się wszyscy spotkali w rodzinnych grobach. No, proszę państwa, to jest ta perspektywa, tu przed nami stoi, a to może być wstęp do scenariusza rozbiorowego, no, bo skoro pan minister Walter Steinmeier powiada, że Unii Europejskiej może nawet grozić rozpad, no, to jak powiedziałem,
myślałem, może to być pokusa, żeby w tym zamieszaniu pozałatwiać wszystkie inne sprawy, które od ponad 70 lat czekają na załatwienie, nie tylko zresztą po stronie niemieckiej, ale i po stronie żydowskiej, która też pewnie przestępuje z nogi na nogę z niecierpliwości.